Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Nie musicie w tej chwili nic regulować, ponieważ ciemno jest, tak? Bo tak to nagrałem. Jak się domyślacie, powoli, no to film będzie dotyczył zmiany oświetlenia na warsztacie. Kiedyś taki film już powstał na moim kanale, ale było to w poprzednim, tym mniejszym warsztacie. Jako że zaczyna się ten okres w roku, gdzie z rana jest już dość ciemno, postanowiłem, no, że trzeba coś w końcu z tym zrobić. Jako że oświetlenie, jak widzicie w tym momencie z rana tutaj, bo ja tutaj jestem zwykle we wczesnych godzinach porannych, jest beznadziejne. Po prostu te lampy, które tutaj się znajdują, no to są lampy takie typowo założone przez właściciela budynku. To jest budynek przeznaczony na wynajem, więc jak najniższym kosztem jest to zrobione. Mogłoby się wydawać, że ta trupioblada barwa światła jest dość jasna, ale jak przychodzi co do czego, okazuje się, że jest ona bardzo upierdliwa. Praca w takich warunkach przez parę godzin potrafi być już męcząca. Poza tym są to lampy najtańsze, te takie po 10-15 zł gdzieś tam na serwisach aukcyjnych, więc dziś to zmienimy. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. Widzicie, ja tych lamp nie dotykałem, a tutaj już zwisają jakieś plastiki. Część lamp się popaliła przy zwykłym po prostu użytkowaniu, więc nie wiem, czy warto jest inwestować w tego typu oświetlenie. Tutaj kolejna lampa, która jest... Nawet ciężko mi ostrość łapać, jest tak słabe oświetlenie. Muszę to wszystko robić z ręki. Ok, mamy przygotowane rusztowanie, ponieważ te lampy będziemy podwieszali na tych elementach konstrukcyjnych, na których w tym momencie są zawieszone te tanie lampy. Będziemy je po prostu podwieszali, tak? Chcemy opuścić te lampy tak, aby od podłogi do lampy było około 2,5 metra, czyli mniej więcej jak tutaj ta rura od grubościówki, która idzie, jest podwieszona właśnie w tym miejscu. Tutaj trzeba będzie coś przemyśleć, nie wiem, ewentualnie dać troszeczkę niżej tą lampę, aby tutaj nie wadziło, no bo zależy mi też na tym, aby każde stanowisko było dobrze doświetlone. Zobaczymy, czy starczy nam lamp. Na początku oświetlimy wszystkie maszyny, tak aby fajnie to świeciło, a potem zobaczymy, ile tych lamp brakuje i ewentualnie tam w przyszłości się dołoży w tej części, gdzie nic nie ma w tym momencie, tak? Tutaj będzie tylko stał jakiś laser i prasa. Tamte oświetlenie nie musi być jakieś mega, mega mocne, ale docelowo trzeba będzie ten temat też załatwić. O lampach za chwilę, skąd i dlaczego lampy biurowe, o których, no widzicie po prostu w tytule odcinka, tak, że chodzi o lampy biurowe. Zaraz Wam wszystko pokażę i wytłumaczę. Same lampy są bardzo kompaktowe, jak widzicie bardzo cienkie, ponieważ są to lampy podtynkowe. Dlaczego lampy podtynkowe? No bo to są lampy biurowe i montowane by było to pewnie w tych kasetonach, które no zwykle w biurach są. Tego tutaj nie ma, na poprzednim warsztacie również tego nie było, więc taka lampa podtynkowa musi być wyposażona w dodatkową ramkę, która jest już natynkowa. Tą ramkę trzeba będzie złożyć, przygotować sobie ją na płycie, no bo tutaj tak to zrobimy, że będzie to wszystko przykręcone do kawałków płyty OSB, które będą docięte mniej więcej na wymiar, tak aby był tam jakiś luz na złapanie tego haczykami. Wszystko zobaczycie w dalszej części filmu, jak to sobie wymyśliłem. No i dzięki temu, że mamy tutaj tą ramkę, mogę sobie wsunąć tą lampę podtynkową od spodu. Ona ładnie opada, ładnie się tutaj wszystkie te ramki ze sobą licują i lampa wygląda naprawdę schludnie, po prostu. Jak to się będzie sprawowało z tym całym oświetleniem, zobaczymy zaraz. Ta część hali będzie najbardziej doświetlona, ponieważ fajnie się złożyło, że te elementy konstrukcyjne, na których chcę wieszać lampy, są idealnie nad maszynami. Tutaj jest tam jakiś metr odstępu między tym pałąkiem a maszyną, także to całkowicie wystarczy, to światło się super i tak na pewno rozproszy.
Przewiduję, że po dwie lampy dam na piłę, dwie lampy tutaj na tą sekcję. Zobaczymy, czy nie trzeba będzie dołożyć po jeszcze dwie lampy na przykład. To wszystko będzie wychodziło w trakcie. Będziemy monitorowali cały ten proces na bieżąco. Jeżeli trzeba będzie dołożyć lampę, dokładamy lampę i lecimy dalej kolejnymi sekcjami. Całość będzie zrobiona dość budżetowo. Jak widzicie tutaj docięte na wymiar płyty OSB, które mi tam zalegały na warsztacie. To będzie moja platforma do przykręcenia ramki tej natynkowej. I teraz będzie to zorganizowane w taki sposób, że tu będą jeszcze cztery takie haki z kółkami. Do nich będą doczepione linki i wszystko będziemy podwieszali już tam na górze. Teraz pokażę Wam, jak wygląda montaż tej ramki i z jakich elementów składa się zestaw tych lamp. Składanie tej ramki jest naprawdę bardzo proste. Składa się ona tylko i wyłącznie z czterech elementów. Z dwóch dłuższych i tych dwóch po bokach, które będą. Co jest ważne, te boczne elementy nie są przytwierdzane do płyty. One mają tutaj, są montowane za pomocą tutaj takich kątowników plastikowych, które mamy oczywiście możliwość odpięcia i możemy sobie lampę wyjąć od boku, ale to zobaczycie w dalszym etapie, jak będę to już wszystko montował. No dobra, przykręcone to będzie dosłownie na 6 wkręcików. Całkowicie to wystarczy, lampy są mega lekkie. Pamiętajcie o tym, że jest to konstrukcja LED-owa, także naprawdę niedużo to waży i nie są tutaj wymagane jakieś mega odporne materiały. Ja sam będę to wieszał na 1-milimetrowej lince, która i tak ma o wiele, wiele większą nośność niż sama ta lampa. Dobrze, przejdę teraz do złożenia tego, tak abyście zobaczyli, jakie to jest po prostu banalne. Teraz, gdy mam to już złożone, odwracam sobie całą ramkę. Odznaczam sobie odległość mniej więcej, bo to i tak nie będzie widoczne, ale tak sobie ustaliłem, że tak jest najbardziej optymalnie ze względu na długości kabli w lampach. Robię sobie otwór wiertłem chyba 12, aby wyprowadzić tutaj przewody, które będą zasilały zasilacze, które będą zamontowane tutaj. Tak macie zapakowaną lampę, ten sam dokładnie karton, który Wam pokazywałem wcześniej, bardzo kompaktowy, świadczy o tym, że ta lampa jest dość cienka. Czym się w ogóle te lampy charakteryzują? 56 W mocy, na każdy watt mamy 120 lumenów, co w sumie daje nam 6720 lumenów. Barwa światła, którą tutaj sobie wybrałem, to 4000 kelwinów, czyli barwa neutralna, taka barwa najbardziej zbliżona barwą do takiego dziennego światła generowanego przez nasze słońce. Wymiary tej lampy to jest 120 na 30 cm, no i grubość tej lampy właśnie to jest 30 mm. Także naprawdę bardzo fajne, kompaktowe rozwiązanie. Dostajecie 5 lat gwarancji na to, ale to już. IP44, tutaj będą same pyły. Pewnie coś tam się będzie w tych lampach osadzało z czasem, no ale mamy tutaj system odciągowy, także tego pyłu na tym akurat warsztacie nie jest wcale dużo. W opakowaniu mamy dwa zasilacze Philipsa, ponieważ lampa jest podzielona na dwie sekcje i każdą z tych sekcji musimy podłączyć do osobnego zasilacza. Zasilacze mają po 28 W mocy, no i są firmy Philips, także chyba nie powinny być jakimś tanim bublem. Dobra, sama lampa dość kompaktowa, zapakowana w folię, ale to widzicie, to jest taki typowy film produktowy, także musicie zobaczyć po prostu, jak to wszystko wygląda. Jest to dość takie sobie liche, no ale nie oszukujmy się, to nie przenosi jakichś dużych obciążeń i nie jest narażone na uszkodzenia mechaniczne, ponieważ będzie sobie spokojnie wisiało, czy to pod sufitem, czy gdzieś tam właśnie pod tynkiem. Tak? Wyprowadzone dwa przewody, które właśnie zasilają każdą z tych sekcji
o których mówiłem. No i montaż takiego zasilacza jest banalnie prosty, ponieważ działa to na zasadzie takiej szybko złączki, którą wciskamy w odpowiednim miejscu, przekręcamy i już mamy pewność, że nam się to nie rozłączy. Tutaj mamy dwa normalne przewody, które ja akurat w tym przypadku będę mostkował za pomocą zwykłej kostki elektrycznej, więc jeżeli jesteś elektrykiem, który stosuje jakieś inne droższe rozwiązania, które bardziej stały się standardowe, nie oglądaj tego filmu dalej, no bo tutaj standardowo nie będzie, będzie po staremu. Po prostu wykorzystałem wszystko to, co na warsztacie mi zalegało, więc będzie to zrobione za pomocą zwykłych kostek. Zanim przejdę do wsunięcia lampy, najpierw zamontuję sobie zasilacze. Wymyśliłem sobie, że zasilacze będą schowane pod samą lampą, tak aby nie leżały tam i się zbędnie nie zapylały. Przekładam najpierw sobie przewody, tak aby mieć ich odpowiedni zapas z drugiej strony. No ale to jest chyba oczywiste. No i teraz zasilacz przy zasilaczu. Przymocuję sobie za pomocą tych samych wkrętów, za pomocą których montowałem po prostu tą całą ramkę. Wydaje mi się, że jest dość istotne to, aby nie przykładać zasilacza do zasilacza, tak żeby one oddając ciepło, bo na pewno będą się w jakimś stopniu tam grzały, żeby jeden nie podgrzewał drugiego, zastosować dobrze chyba by było jakąś taką niedużą przerwę, aby ten przepływ powietrza był w miarę odpowiedni. Mimo tego, że tu będzie wszystko zamknięte, to nie są jakieś duże prądy. Wydaje mi się, że będzie naprawdę ok i nic tutaj nie powinno się z tym stać. Zobaczymy zresztą z czasem. Sposób montażu samej lampy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest dość banalny. Tutaj po bokach są takie dwa pypcie. Naciskamy jeden, naciskamy drugi i te kątowniczki plastikowe wychodzą nam bez najmniejszego problemu. Teraz wsuwamy lampę oczywiście tą górą. Nie martwcie się, że ona będzie gdzieś tu w powietrzu wisiała. Pamiętajcie tylko o tym, żeby wyprowadzić odpowiednio kable, tak żeby Wam tutaj wszystkiego starczyło. Zapinamy przewody. Ok. Wpinamy kątownik, który wyraźnie kliknie i mamy fajnie zamkniętą konstrukcję. Pozostało tylko wykorzystać kostkę, czy tam złączki Wago i tak dalej. Co tam stosujecie sobie? Ja stosuję kostki, akurat to mam na warsztacie, nie będę zbędnie latał teraz po sklepach i specjalnie kupował tego. Na tym warsztacie jest o tyle sterylnie, że nie boję się tutaj o jakieś tam wielkie zapylenie, że coś mi się tutaj wydarzy. Wiadomo, owinę to sobie jakąś taśmą izolacyjną i tak dalej, żeby jednak trochę to zabezpieczyć przed jakimkolwiek tam pyłem, kurzem i tak dalej. No ale tak to wygląda. Ok, no i mamy temat lampy załatwiony. Tak to będzie się prezentowało już. Nie wiem, czy dobrze to widać. Tak to się będzie prezentowało. Oczywiście ta lampa opadnie niżej, tak jak będzie sobie wisiała. Normalnie się oprze o ranty. Dobra, pozostało jeszcze tylko zamontować sobie haczyki. Ja przygotowałem sobie tutaj takie linki. Tak jak mówiłem wcześniej, linka jest milimetrowa, więc nie ma tutaj naprawdę dużych obciążeń, ta linka zwyczajnie nam starczy i takie haki spokojnie wkręcicie sobie ręką, warto sobie wytrasować wcześniej jakieś miejsca, w których ma być to wkręcone. Ja zostawiłem tą płytę delikatnie dłuższą niż tam po 2,5 cm jest luzu na długości, gdyby ten hak mi tam gdzieś wyszedł. To pięknie, nie musi być zrobione, tego nie widać oczywiście. Ale im bardziej starannie, tym będzie mniej problemów potem przy montażu tego wszystkiego. Montuję takie cztery haczyki z linkami. No i teraz, mając dwie takie linki, już jak będę się wieszał o tą konstrukcję hali,
Po prostu tutaj zastosuję zacisk na górze, wyreguluję to sobie tak, żeby wisiało w miarę w poziomie. I to wszystko. I teraz pozostało przygotować całą resztę lamp, których jest ogólnie 12 sztuk. Zobaczymy, czy nie będzie potrzeba więcej, a może to też wystarczy. Wszystkie lampy w tym momencie są gotowe już do montażu, poskładane, pozawieszane linki. Jedną już nawet powiesiliśmy sobie na próbę nad szlifierką krawędziową. Zapowiada się dobrze, ale zdecydowanie będzie za mało tych lamp, ponieważ doświetlimy sobie tą największą część hali, a ta część, która jest w tym momencie takim nieużytkiem, no trzeba będzie jeszcze tych lamp doposażyć tam po prostu w jakieś, nie wiem, 5 sztuk. Bo tam będzie robione takie rzeczy jak malowanie i tak dalej. Zobaczymy, będziemy to układali teraz dalej. Widzicie, tam już sobie wisi lampa, tam farfocle jeszcze wiszą i tak dalej, bo to nie było jeszcze przycinane, ale zapowiada się całkiem spoko, także lecimy z tematem dalej, na rusztowanie i poziomujemy każdą lampę, mniej więcej, żeby to miało takie same wysokości i jakoś tam wyglądało. Dobrze, połowę lamp mamy położone. Położyliśmy tylko połowę z racji tego, że skończył nam się czas po prostu. No i musieliśmy rozkminić, jak to dobrze wieszać i tak dalej. No to te pierwsze lampy zajęły naprawdę bardzo dużo czasu. Potem już opracowaliśmy jakiś tam swój system i szło to zdecydowanie sprawniej. Dziś jest sobota. Specjalnie przyjechałem tutaj dość wcześnie, aby podczas tej szarówki obejrzeć sobie, jak to wszystko wygląda. Skończyliśmy gdzieś w południe, tego światła było naprawdę bardzo dużo i ten efekt nie był tak mocno widoczny. Teraz, gdy jest szarówka, widzę, że te wszystkie stanowiska, które udało nam się powiesić, głównie na tej ścianie, tak? No tutaj nad piłą mamy na przykład powieszone dwie lampy dość blisko siebie, tak aby przed piłą i za piłą było to wszystko bardzo dobrze doświetlone, żeby po prostu nie rzucały te elementy piły jakiegoś zbędnego cienia, no to mamy przed piłą i za piłą, tak aby wszystko było naprawdę dobrze widoczne, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby widzieć, co się dzieje. Jestem z efektu bardzo zadowolony, bo te stanowiska są doświetlone naprawdę mega. Może się okazać, że tych lamp troszeczkę zabraknie, ale no to żaden problem, sobie po prostu dołożyć kolejne sztuki. Wydaje mi się, że jak dołożę tutaj jeszcze lampy, no bo skończyliśmy tam. Nie wiem, czy widzicie, tam lampy są powieszone w trochę inny sposób. Zaraz tam przejdziemy. Powieszone są dlatego w taki sposób, bo po prostu idzie tam rura. I nie było innej możliwości montażu, żeby tutaj nie wieszać 5 metrów linki. No to powiesiliśmy je po prostu nad rurami, ale powiesiliśmy je prostopadle do rur, tak aby ten strumień światła no nie został po prostu zakryty przez rurę. No jakbyśmy to powiesili równolegle do rury, no to cała rura zasłoniłaby całą tą lampę, tak? Więc tutaj to prostopadle, tutaj Bartek wpadł na ten pomysł i chwała mu za to, bo ja już byłem zdecydowany po prostu podnieść te lampy wyżej i powiesić je równolegle i może coś by to dało. Ostatecznie i tak by się pewnie skończyło w taki sposób, ale po prostu oszczędziliśmy czas za pomocą jego pomysłu. Kolejne tutaj sekcje planuję już mocniej doświetlić, bo tu już nie będzie doświetlenia maszyn, akurat tutaj po mojej prawej stronie. Tu będą trzy lampy powieszone w taki sam sposób jak nad rurami, ponieważ tu będziemy mieli stoły do montażu i tak dalej, więc tutaj chciałbym, aby to było dość mocno doświetlone. I jeszcze nad
strugarką i nad frezarką planujemy na troszeczkę dłuższych linkach po prostu powiesić kolejne lampy, tak aby te stanowiska też były w miarę dobrze doświetlone. One w tym momencie, sama strugarka w tym momencie, wyrówniarka w tym momencie jest doświetlona dość dobrze, ale wolałbym, żeby tego światła było tam jeszcze więcej, aby widzieć po prostu, co się dzieje podczas obróbki materiału, tak aby było to jak najbardziej bezpieczne. Chodzi mi o to miejsce tutaj. Mamy doświetlenie właśnie nad lampami, prostopadle do rury, także zasłania nam to dosłownie na średnicę rury, czyli te 140 mm, a cała reszta no, wychodzi ponad metr lampy, świeci światłem, rozprasza się bardzo fajnie. Jak widzicie, tutaj przed grubościówką jest jeszcze dość ciemno, no ale tu mówię, tutaj będą co najmniej trzy lampy, ponieważ tutaj mamy stoły do montażu i tak dalej. Za mną frezarka oczywiście, tam będzie powieszona jeszcze jedna lampa, no i ta cała sekcja, tam gdzie jest prasa w tym momencie, będzie tam wisiała chyba na chwilę obecną jedna lampa, no bo po prostu ich zabrakło. Pamiętajcie, że to było obliczone dla mojego starego warsztatu, który był ponad trzy razy mniejszy, jak tutaj ta moja sekcja, którą sobie oświetlam w tym momencie. Także no, pewnie trzeba będzie po prostu to dołożyć czasem. Tam nie odbywają się jakieś prace, które wymagają dużej ilości światła. Także w tym filmie już tego nie zobaczycie, ale na pewno zostaną dołożone na pewno kolejne dwie lampy. Dobra, jak widzicie, jest tutaj jeszcze dość ciemno, ponieważ prąd jest wyłączony. Za chwilę podłączam ostatnią lampę już pod prąd. Nie pokazywałem wam tutaj niepotrzebnie w sumie jakichś tematów związanych z montażem tego wszystkiego, no bo to jest naprawdę, dzieci, nieproste. Widzieliście, jak przygotowywaliśmy sobie te lampy. Cztery oczka, kawałek linki i to wszystko. Cała ta regulacja poziomów i tak dalej. To zajęło naprawdę dość sporo czasu, jeżeli o to chodzi, ale ostatecznie efekt jest tego wart. Stanowiska są podświetlone. Nie wiem jeszcze tutaj, jak to stanowisko z wyrówniarką, ponieważ tej lampy jeszcze nie sprawdzałem. Po każdej lampie schodziłem z rusztowania, sprawdzałem. Ponieważ drugi dzień montażu, no to samotny dzień. Dobra, schodzę z rusztowania, nie z montażu. Koniec. Według mnie zabrakło dwóch lamp w tamtej części, która jest niedoświetlona, tam gdzie stoi prasa. Dobra, modernizacja oświetlenia jest zakończona, także będę teraz to włączał sekcjami, ponieważ włącznik do każdej sekcji jest osobny. Tutaj mamy sekcję numer 1, czyli ta obróbka wstępna taka, wyrówniarka, szlifierka i piła formatowa. Naprawdę tutaj jest mega wielka różnica, ponieważ tamte lampy, podłączałem je oczywiście, te u góry, no dawały bardzo kiepskie światło. Teraz mamy sekcję środkową. Tutaj mamy już no doświetlenie po prostu tej poprzedniej sekcji w jakimś tam stopniu, doświetlenie jeszcze wyrówniarki i samej grubościówki i ostatnia sekcja, dwie lampy tylko na chwilę obecną, sekcja tam, gdzie stoi sobie frezarka. Na chwilę obecną jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Fajnie się złożyło, że dziś jest taki mega pochmurny dzień i widać po prostu tą różnicę. Zaraz jeszcze zrobimy sobie takie ujęcie, jak robiłem na samym początku filmu, jak było ciemno i te lampy, powiedzmy te niebieskie lampy, jakie światło dawały, tak żebyście mieli jakieś porównanie. Nie wiem, czy to widać, zapewne widać. Tam jeszcze się świeci ta jedna niebieska lampa. Według mnie tam brakuje jeszcze dwóch lamp tego typu, ale to było obliczone na poprzedni warsztat. Tam było 80 parę metrów i no, zwyczajnie tutaj tego oświetlenia brakuje. Brakuje również oświetlenia tutaj, gdzie jest stół stoi. Tutaj już bardziej wyraźnie widzicie sekcję, która jest niedoświetlona, sekcja ze stołem. Dlaczego nie? No bo po pierwsze, za mało tych lamp było. Zobaczcie, tam też no, świeci się ta jedna lampa, łuna jakoś tam to rozświetla, ale jeszcze dwie lampy na pewno tam się pojawią.
Tutaj byłoby ciężko generalnie zamontować jakieś lampy, musiałyby być to naprawdę mega długie linki. Znaczy chodzi mi o lampy tego typu, no bo oczywiście no jak już robimy w jednym typie to wszystko, no to warto by było zachować no jakąś tam mniej więcej stylistykę i barwę tego światła i oby to świeciło wszystko tak samo. Ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ tutaj jest bałagan oczywiście, tak? To od początku tego akurat warsztatu jest tam bałagan, ale docelowo będzie tam ścianka narzędziowa. I nad tą ścianką narzędziową, jak już przyjedzie serwis od lasera i uruchomimy go, chciałbym Wam ogólnie zapowiedzieć, że będą takie firmy związane z laserem i tak dalej. Wytnę sobie bardzo duże logo, no może nie jakieś tam duże, ale no takie, które się zmieści między tym oknem a krawędzią tej budy, która jest tutaj wybudowana. I ona będzie podświetlona LEDami i dodatkowo będą tam jeszcze jakieś Jupiterki, które będą doświetlały tutaj całą tą sekcję. Chcę, aby tutaj było naprawdę dość dużo światła i mam po prostu na to jakiś swój pomysł, więc tutaj będą te Jupitery, może nie Jupitery, ale takie naświetlacze, które będą dawały naprawdę mega, mega dużo światła, tak aby tutaj podczas montażu jakichś mebli i tak dalej było tego światła w dostatek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja wiem, że to nie jest nic interesującego, ale jeżeli budujecie swój warsztat i tak dalej, zawsze możecie sobie szukać jakichś oszczędności. Takie oświetlenie przemysłowe i tak dalej, no kosztuje niekiedy dość spore pieniądze. Fajnym rozwiązaniem właśnie są takie lampy w stylu właśnie biurowym, które świecą równie dobrze i mogą Wam posłużyć, jeżeli na początku te koszta się liczą, a wiadomo, że zawsze koszta jakieś tam się liczą. Dziękuję również firmie Lange Łukaszuk, która zaopatrzyła mnie w ten zestaw lamp. Jestem, no, na chwilę obecną jestem naprawdę zadowolony. Zobaczymy z czasem, jak to będzie się sprawowało i czy te lampy po prostu będą spełniały swoje zadanie. One są podwieszone dość nisko, ponieważ no było to przewidziane po prostu na inny warsztat. Tamten warsztat był zdecydowanie niższy. Tam było 2,60, tutaj do samych tych profili jest 4 metry, plus jeszcze sam dach, no to tam do 7 w szczycie metrów. Także opuściłem te lampy tak, aby ktoś, kto to obliczył, no po prostu jego obliczenia poszły na marne, tak, że to spokojnie wystarczy. Jestem, szczerze mówiąc, troszeczkę zdziwiony, że aż tak dobrze to wszystko się doświetliło. Spodziewałem się światła o połowę mniej. Jest dobrze. Mam nadzieję, że teraz te ujęcia, które będę dla Was kręcił, będą dla Was na pewno bardziej miłe dla oka. Dziś chciałbym Wam już podziękować za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już w kolejnym. Na razie. Cześć.